Okej, to wiele wyjaśnia. Przynajmniej już będę wiedział, o cholerę tutaj właściwie chodziło. Cześć, Diki. Generalnie zastanawiałem się, o co chodziło z tym, że pokazywało mi jakąś inną grę, jak wpisywałem Shin Megami Tensei 5 jako grę, która jest streamowana. Okazało się, że zalicza Shin Megami Tensei Vertex, które podobno jest jakimś fangamem. Także na przyszłość będę już wiedział i nie będę się jakoś specjalnie dziwił. Cześć, Sebastianie. Teraz no i mapa, może powiedzieć właściwie. Zgaduję, że idealną opcją byłoby znalezienie przynajmniej paru mitam, które by mi mogły te jakoś przynajmniej trochę dopomóc. A jak nie, to przynajmniej powalczenie z rzeczami, które są w bezpośredniej okolicy. Bo jedna rzecz, której jestem pewien, to, że nie mam zamiaru w tej chwili udawać się do bossa. Przynajmniej dopóki, jak tak, przynajmniej odrobinę nie podleweluję. A jak mi to będzie wychodzić, to się zaraz okaże. No, zaczyna się dobrze, to na pewno. No dobra. To już widzę, że zaczyna się naprawdę wyśmienicie. Mam dwie zmiotowane postaci, mam Idun, mam Protaga. Czy oni wszyscy są na ogień podatni? Okej, okay, czyli już widzę, jak się zaczyna. I rozumiem aluzję go. Złota zasada: nie walczyć z przeciwnikami, kiedy oni mają pięści turę. Poza tym jakoś da się przeżyć. Ostatni smokeball. Prędzej czy później tak raczej będą musiał sobie radzić się z sytuacjami, kiedy nie mam takowego dostępnego. Więc w pewnym sensie im prędzej, tym lepiej. Przynajmniej w teorii. Dobra. Ale przynajmniej jednej lami to bym się chciał pozbyć, mimo wszystko. Chciałbym, a czy nie wyjdzie, to zobaczymy. Wiecie co? Będę ambitny. Jak już tak leveluję. To nie jest tak, że Idun mi się tutaj jakoś specjalnie do czegokolwiek innego przyda. Więc mogę równie dobrze udawać, że umiera. To też jest opcja. Jeszcze coś z tą głupią nagą będę musiał zrobić, to jest najgorsze. Fangbreaker, Alice tutaj gówno zrobi, bo akurat jest zmiotowana. Dobra, wszedł kryt przynajmniej o tyle dobrze. Maradion, cześć samuraju. Najgorsze jest to, że jak tak na to patrzę, to się zastanawiam, czy na pewno będzie mnie stać na leczenie się po tej walce. Ale z drugiej strony i tak na chwilę obecną plan mam taki, żeby też pobiegać trochę po tych miejscach, gdzie są relikwie. Właśnie po to, że no... Nie ukrywam, że trochę kasy mi jako tako brakuje. Więc... Mówię, spodziewam się, że najbliższe paręnaście minut to będzie jakieś takie intensywne farmienie, grindowanie, jak zwał, tak zwał. Tylko tak, gdzie było to cholerstwo? Wydawało mi się, że ten, że chłopo miała tutaj jakiś punkt, do którego mogła podlecieć, żeby coś znaleźć. Musiało mi się przewidzieć. Powiedziałem coś o walczeniu z rzeczami bez inicjatywy. Essence is Physicistem.
Znaczy, implikuje, że w tej chwili mamy sens z fizycistem. Plus to, że ja będę miał fizycista, nie oznacza, że moje party będzie to miało. Jest Blackus, który ma fizycista. Jest Shikioji, który ma fizycista. Jest oni, nie no, parę tych, powiedzmy, z zistami jako takimi jest. Myślałem, że gorzej jest na tym etapie. Znaczy, nie ukrywam, że jesteśmy w takim miejscu, że Fizzit i tak mi się raczej przyda bardziej niż mniej, więc zastanawiam się, czy to rzeczywiście nie będzie jakaś rozsądna opcja. O, Mitama. To jest dokładnie to, czego potrzebuję w tym momencie. I teraz niech się tylko okaże, że nie mam słabości. Hama. Chyba nie mam słabości. A co by słabość o sukubów właściwie? Nie mam słabości sukubów i nie mogę użyć jeszcze Critical Wave'a. No dobra, niech ci będzie Light Gem. Pytanie, czy zabije? Właśnie, tego się obawiałem trochę. O, widzicie. Tak mogę pracować. Okej, okay, czyli sukupy są tylko na light podatne. To powinno widać w miarę sensowny zastrzyk expa. Jeżeli nie umrę jakimś cudem. Znaczy, też mi się wydaje, że kryty nie stanowią dla mnie aż tak wielkiego problemu pod tym względem, że no, dostanie turę, tak? Ale jeżeli dostanie kryta, no to w pewnym sensie i tak umrę, tak? A, tego expa jest mniej niż myślałem. Myślałem, że będzie go więcej. Mamudon. Pytanie, czy chcę zmienić Mudon na Mamudon, czy usunąć Lalaby? Pozwolimy się Lalaby. Nie, żeby uspienie jakoś często działało. Ani nie było przydatne. Krycie nie wejdzie w postać ze Zistem, tylko wciąż może wejść w inną postać, tak? I to absolutnie nie zmieni mojej sytuacji, tak? A nie mogę dawać się esencji pod Zisty moim demonom, tak? Jeżeli mówimy o walce z tym bossem, z którym dopiero co się ostatnio mierzyłem, to on chyba i tak ma na tyle dużo ataków, które mogą mnie krytnąć, tak jak nawet jeżeli nie wejdą w bohatera, żeby mnie to za bardzo zabolało. Niby to ogranicza jakoś szansę, czy właśnie... Czy on miał cokolwiek, co... Na sensie, czy on ma cokolwiek, co krytuje, znaczy co krytuje, co ma szansę w ogóle wejść we wszystkich i potencjalnie mnie krytnąć. Musiałbym się nad tym zastanowić. Au, ale spadłem. To miejsce jest okropne do nawigowania, a do walczenia jest jeszcze gorsze. A inna sprawa to jest to, co mówię, że tutaj bardzo, ale to bardzo dużo przeciwników będzie mnie krytowało, więc pod tym względem może rzeczywiście to będzie rozsądne. Daj Magetanę. Sanibon. To nie jest ten, czy mi zależało, ale niech będzie. 8 chwały. Sam mam dużo chwały do wydania. Nie wydaje mi się, żeby te wszystkie rzeczy, które były do zebrania, były jakoś szczególnie przydatne w tej chwili, ale potencjalnie sprawdzić można niby. Mam mało miejsc, gdzie relikwie mam, jak tako. Co mnie odrobinę niepokoi. Potrzebuję kasy. Wow. To się nie udało. To na pewno. Momentalnie się zastanawiam, czy ta gani była w jakimś tam stopniu balansowana wokół tego, że ludzie będą kupować DLC z mitomami.
Jeżeli tak, to miałbym jej to bardzo za złe, zwłaszcza że ostatnio robiłem dość długie wywody na temat tego samego w Diablo Immortal. Że wiecie, haha, pay to win i w ogóle. Mam szczerą nadzieję, że tak nie jest, ale ciężko stwierdzić. To też... Nie wiem, mogę mnie dożyć, die for me. Nie wiem, czemu byłem przekonany, że Sukub jest niewrażliwy na ataki typu Dark. Oho. Dobra, nie jest aż tak źle. Aczkolwiek tutaj z kolei jest na tyle dużo różnica poziomu, że tutaj w ogóle kasy nie dostaje. Znaczy, expa. Kasy w sumie też fajnie w ogóle nie dostaje, jak na to ile się zużywa na te, na leczenie. Fion ma kum. Pytanie, czy to aż tak bardzo ostateczna walka i w ogóle? A możemy ufać wróżkom, bo one są neutralne. Okej, czyli jeżeli możemy to pomóc ludziom, którzy mieszkają obecnie w wiosce wróżek, a mi nie, jeżeli będą mieli jakieś problemy i będę mógł z nimi pomóc. Co im przypomina, czy teoretycznie nie mógłbym skoczyć ich questów porobić w międzyczasie? Na pewno mogę w tak zwanym międzyczasie pójść złapać Mimana. Skoro i tak już tu jest. To będzie na dole czy na górze? Na dole. Daj mi tamę. To nie jest mi tama. Jest Lightstone'ów. To nie jest coś, czym będę gadził, biorąc pod uwagę, że powoli mi zaczyna brakować na negocjacje potencjalne, ale to też nie jest coś, czego bardzo w tej chwili potrzebuję. Więc taki jestem bardzo neutralny wobec nich. Kumbandy. Któraś na z tego, co się na mnie rzuca. Chyba właśnie wszedłem w ślepy zaułek. To jest dokładnie miejsce, w którym chciałem być. I moje szczęście, że kumbandy stwierdziły, że nic mi nie zrobią. Czy da radę zajść go w tył? Tak. Ale wejdzie. Ale weszło. To nie do nic nie weszło. Tak wyjątkowo. Narcyzy znają, że cię będą podatne na ogień, biorąc pod uwagę, że to rośliny. Praktycznie rośliny. Ewidentnie Die for Me też jest bardzo dobrą opcją. Zresztą ogólnie Alice na ten etap gry jest bardzo silnym demonem. Więc... podejrzewam, że będę z niej jeszcze dość długo korzystał. A Boże, to znowu ta naga, ten... To miejsce, gdzie chłop pomoże mi coś zgarnąć, byłoby na górze pewnie. Dobra. Pójdźmy sprzedać rzeczy, zobaczmy ile zrobiliśmy i dlaczego wcale. 90 mimanów, tutaj jednak kishinów. Nie, żebyśmy mieli jakieś kishiny. To w kasę. To przy okazji Sejna dobie smogbole, bo mi się pokończyły. I Force Dampnery, jak już tu jestem. 10 smogboli. I chyba nic więcej nie potrzebuję od niego. Zerknę tylko bardzo szybko, czy może jednak coś za chwałę mogę sobie kupić. To jest takie, że wiecie, wydaje mi się, że nie, ale... naucz się cudów. Cenę... chwilę później. Nie mam kosy. Tak wiem. Mam dwa garizony do kupienia, ale chwilowo moim problemem nie jest to, że nie mam miejsca. Masterek nie potrzebuję. Chyba, że Almighty, no, ale to też takie trochę naciągane. Od biedy tutaj mógłbym coś pogrzebać z tymi magasuchi skillami.
Chociaż się zastanawiam, na ile to mi będzie przydatne, łamane na potrzebne. Większość z tych rzeczy to jest takie, że niby nie jest taki super wielki bonus, ale jak się sumuje, to to Magasoki Napada bardzo szybko przerasta, tak? Przy czym też nie jestem jakimś super wielkim zwolennikiem tego, tak? Dobra, to się trzymam w takim razie. Zerknę tylko szybko, czy coś w najbliższych dwóch poziomach mam do fuzjowania. Tak, Frostar Special Fuzji to raczej nie. Na 45 jest Yoshitsune, to na pewno. Yoshitsune jest czymś, co na pewno będę chciał wziąć. Zwłaszcza jak patrzę na to, że on ma resistance fizyczne, zdaje się, że idealnie by się nadał na tą walkę, którą mam do stoczenia. Tylko no, musiałbym wbić 3 poziomy najpierw. Tak samo do tego w sumie ma odporność na elektryczność i fizyczne. Ogólnie jest sporo demonów, które zdają się takie napady sensowne, jak człowiek się nad tym zastanowi. Tylko no, podejrzewam, że trzeba by je jakoś ładnie sfuzjować. Co niekoniecznie jest oczywiste. Bo co, w porównaniu tego, co teraz mam... Na pewno będę chciał Alice jako tą opcję ofensywną, tak? No bo... Z tego co pamiętam... Yakumo jest podatny tylko na Dark, a Terraform i tutaj będzie robiło ogromną robotę. Przecież no potrzebuje też kogoś, kto go będzie debuffował, tak? Na chwilę obecną u mnie taką opcją była Valkyria, przynajmniej z tym Funny Breakerem, tak? Tylko widzieliśmy ostatnio, że to też nie do końca wystarczało. To jest ta dwójka i chciałem Idun też jako, powiedzmy, healera łamany na buffera. Przy czym ona też nie wytrzyma jakoś specjalnie długo. Dlatego mam wrażenie, że potrzebuje dojść na te 2-3 poziomy, żeby być mniej więcej na jego poziomie, przez to jak działa level scaling w tej grze. I jak już to bym zrobił, to ta walka byłaby jak najbardziej do wygrania, tak? A tak to... Ale... Wiecie, mogę zawsze pójść jeszcze raz zawalczyć i... sprawdzić, czy RNG akurat dzisiaj mnie kocha, czy nie, ale... To, mówię, to... Jak dla mnie jest to takie trochę naciągane. Dlatego pokażę wam właśnie, dlaczego uważam, że to jest naciągane. Aż pięknie, fliki do cienie. Dajcie mi skipnąć wszystko! Mam już, to jest 5 bodaj, prawda? Czy to jest 6 nawet? Jeszcze lepiej. Zdecydowanie za wysoki. Jak na to, że w tej grze istnieje level scaling. Niestety mam tylko rakundy, więc... To jest najistotniejsze, co mogę robić. To jest prawie najbezpieczniejszy opening, jaki mogłem zrobić. Co jak widać, absolutnie mi nie wystarcza. Bo jestem intensywnie memowany tutaj. Jedyne, co mnie pociesza, to że jeszcze nie zdążyłem się jak tak obuffować. Beautiful. Szkoda, że złote jabłko przy okazji nie usuwa statów, bo w tym wypadku bardzo by to pomogło. Ależ kwituje. Ależ kwituje. To wcale nie jest tak, że jestem memowany, nie przejmujcie się. Go!
A przynajmniej to Dyfod mi coś robi. Pamiętaj, jeżeli teraz ktokolwiek z moich postaci umrze, to więcej nie mogę zrobić bez levelowania. Tak naprawdę. A nie jest aż tak źle. Czaka pod... jeszcze nie. Przynajmniej Sakanagi pije w miarę dużo. On ma minus 2 ataku, ja mam plus 2 obrony. Na prawie wszystkich, chciałbym to zauważyć. To jest chyba dużo większy problem niż cokolwiek innego. Czysty fizyczny. No właśnie, on nie do końca jest czystym fizycznym klepaczem. To jest ten problem. Bo gdyby on miał same fizyczne ataki, to... rozmawialibyśmy inaczej. Ale on ma też elektryczne ataki przecież. Tych co prawda w tej chwili nie używa, ale je ma. Dobra, jaki jest plan? Rakunda, Fangbreaker, daj for me leczenie. Brzmi jak plan. Jak Fangbreaker nie wejdzie, to idę się zabić. No raczej w dużej mierze co miało wejść, to weszło. No i dobra, teraz jestem bardzo ładnie ustawiony. Lepiej już ustawiony być nie mogę tak naprawdę. Wiesz, jak to wchodzi, to już w ogóle. Holy fuck. Czy jest coś, co mogę zrobić tutaj, żeby było lepiej? Nie no, słuchajcie. Na pewno się uda. Watch me. Ej, a spójrzcie, to było miss, a nie no effect. Aha. Pośmiejemy się? Mmm, 800. Dobra, on jest po taru kadrzy. Więc teraz pójdzie bowling. Bowla mieć w zapasie zawsze warto. Nie skille, tylko elektramtne. On miał elek, prawda? Nie jestem jeszcze pojebany. Przez to, że nie użyłem tego Spyglassa na początek, to ma wrażenie, że mogłem się czymś machnąć. A to, że z jakiegoś powodu gra się przycina, to już nie mam pojęcia, czemu się dzieje. Żeby nie było, nie jest to kwestia w Elgato ani Sima, żeby nie było, to po prostu taka czasem ma to do tego. I call the block! Frajer. A Barakunda mu zajdzie. Co mi się bardziej opłaca w sumie? To jest pytanie. Na papierze powinienem być w stanie zrobić Sakanaki, Fangbreakera, Die For Me, Jabłko i Rakundę, jeżeli wszystko trafi. A Fangbreakera nawet na upartego nie muszę, więc mogę pasnąć. Bo Jabłko i tak chcę zrobić dla przedłużenia buffów tak naprawdę w tej chwili. No chwilę, jemu jeszcze to Rakunda nie schodzi. Nie, jemu Rakunda schodzi. To weź pasnij dla tury. Mmm.
Combo Bowla i Medi kosztuje 32. Będę miał 36. Muszę uwierzyć w to, że pozostała mi mana wystarczy mi do końca walki. Albo w to, że zaraz będę zmieniał Idun. Deathbound. Chyba nieźle. Mogło być zdecydowanie gorzej, to na pewno. Dobra, teraz trzeba będzie Fangbreaker odnowić. Tylko nie mogę Bowla użyć, to jest problem. Musiałbym zrobić coś pokroju pass, bowl, pass. Nie, to nie wchodzi w rachubę. Będę musiał zwykłej medii użyć. Mówię, mam wrażenie, że Alice tutaj robi zdecydowaną większość roboty tak naprawdę. Czy ja chcę zmienić Idun? Tak się zastanawiam. Czy ja mam coś, co jest odporne na fizyczne? Nie. Mogę potencjalnie wrzucić Hariti tylko po to, żeby dorzucała swojego Mudona. Potencjalnie. Bo rzecz jest w tym, że w tej chwili Idun już wiele nie zrobi. Może co najwyżej jedną medię jeszcze rzucić, chociaż może ta jedna media to będzie najsilniejsze, co mogę zrobić. A dobra, zostaniemy z nią. Karukadża, jeżeli teraz pójdzie Magatsuki, to będzie idealnie. O mój Boże. Jak to jest być bogiem gry? Holy fuck. Tylko, że mi się buffy kończą, więc teraz powinien te ture wykorzystać najlepiej jak się da, jeżeli chodzi o ofensywę. Bo to jest tura, w której powiedzmy on ma... Znaczy on ma, ja mam najwięcej siły ofensywnej. Nigdy nie grałem w tak prostą grę, holy fuck. Nie pokazywał głównej sztuczki. Co było jego główną sztuczką, bo już nie pamiętam. Galvanic Slash. A było coś takiego, rzeczywiście. Restore, czym było Restore? A tak. Mech. 100% za pierwszym. So it's true. You were the one who put Lamu down. Tak, to byłem ja. All that strength, and you're still content to be Bethel's lapdog. What are you thinking? Nie, żebym miał wielki wybór. Gra mi każe. What happens to the humans who demons set their sights on? They get twisted, manipulated, broken. Did those demons make anyone's lives better? Or did they ruin everything they touched? Demons are a blot on our world that must be cleansed. If you think they're worth fighting for, then by all means, prove it. That's not so dobre demony, okay? Tak mi efektu, że to wciąż potwory. True enough. Lamu's avarice cost 2 human lives. What's the matter? This boy knew the girl who was tempted by Lamu. I watched him fight and struggle to save her, and fail. Not just her.
despite all his efforts, he could not even protect the girl who stood at his side. Proszę, wcierajcie mi to bardziej w gębę. So, the demons have taken a lot from you too. The demons are parasites who feed off mankind's pain and weakness. They don't belong in our world. Czemu mówisz, że to na pewno nasz świat? Until we meet again. Chyba, że miał przez to na myśli, że dosłownie w świecie, w którym my żyjemy. No to wtedy coś tam, powiedzmy, jeszcze może się zgodzę. Anyway, tak obery. Zapisz. To też. Ale są priorytety. Najpierw trzeba się wyleczyć, żeby potem jak coś, to nie trzeba było tego powtarzać. Widzicie, da się, da się. Nikt nie mówi, że będzie łatwo. I fakt, że nie mam żadnych przedmiotów leczących manę, absolutnie nie pomaga mojemu możliwemu stanowi na przyszłość, ale... Kto by się przejmował takimi dopiskami? Czy Idun jeszcze czegoś leczy? Tak, ma Hamon Life Aid. I Alice już się niczego nie uczy. Mówię, czy mam demony, które jeszcze się czegoś uczą i chciałbym, żeby się tego nauczyły? Bloody Glee... czyli równie dobrze. Znaczy inaczej, Idun... Kurde, jak dostanie Mahamon, to będzie dobrze. A siedząc w stoku nie będzie dostawała szlachectwa. Dobra, sieć u mnie. Dobra, teraz ważne pytanie. Co nam mówi mapa? Poza tym, że mamy tutaj... w niedalekiej odległości abscesa. Znaczy, jeżeli to kompletnie zignorujemy, to... nie wygląda aż tak źle. I suppose, if that's true, it applies to proto-fiends like myself, correct? Dobre pytanie. Gdyby nie to, to dużo więcej ludzi by umarło. Stary, gdyby nie ty, to już dawno bym umarł. No i to jest prawdziwy bro. Bra. Dobra, tutaj na dół nie spadniemy, to na pewno. Więc naszym wyborem jest albo spaść tutaj na dół, jeżeli to w ogóle możliwe. Chyba tutaj mogę spaść. Przy czym mogę w tym wypadku absolutnie nie oznacza chcę. Okej, okay, czyli to jest tutaj. Aquamarine. Mamy osę, czyli po tym, że widzę tu osę, już wiem, że zaczynamy wchodzić we wspaniały, cudowny, przyjazny graczowi region, w którym wszystko ma kurwa Crit Wave'a. Absolutnie hejcę tą część gry, ale trzeba sobie jakoś z tym radzić. Jest na 90% pewien, że oni są odporni na mudo. A dobrze, nawet pamiętam. Nice. Na zan już niekoniecznie, ale... Da, muszę się pozbyć przynajmniej jednego. Weźmy tego, który najwięcej obezwał do tej pory. Błagam kryt. No niestety, nie pozbyłem się ani jednego. Co oznacza tylko jedno. Żegnajcie, przyjaciele! Jesus fucking Christ, ale ja hejcę tą część gry. Bo nie oszukujmy się, jesteśmy na etapie, gdzie tak naprawdę nie mamy jeszcze za bardzo opcji, żeby radzić sobie z fizycznymi obrażeniami, tak? Bo demonów, które mają resist fizz jako skilla, praktycznie nie ma. Nie, że tak, shut the fire jump. O, 2 HP. Ale zajebiście. A demonów, które będą używać rzeczy typu Crit Wave, będzie tutaj od zajobu. To jest dla mnie strasznie frustrującym przeżyciem. No bo nie mamy tak naprawdę jak sobie radzić z tym Crit Wave'em w dużej mierze.
No jasne, mogę sobie wrzucić na protagonistę, tak? Ale jeżeli jakikolwiek inny demon oberwie, to się kończy dokładnie w ten sam sposób, tak? A nie będę biegał z party, nie wiem, oni na 25 poziomie, czy Blackus, który ma dość słabe staty jak na ten etapie, tak? Właśnie, to jest mój główny problem, że mamy problem, z którym nie mamy jeszcze możliwości radzenia sobie. A dosłownie mam wrażenie, że jakoś co drugi przeciwnik tutaj teraz będzie miał Quick Wave'a. To nawet nie jest tak, że jakoś wyolbrzymia sprawę. W dodatku, jak widzieliście, Crit Wave w tej chwili jest w stanie zdjąć nam partner na dwa hity. A jest to tak zwany weak attack, jak to gra określiła. Więc no samo to... O mój Boże. Więc zaczynamy tak się bawić, co? Oczywiście mogło też używać Kid Slasha i ewidentnie mamy wygraną w Totka dzisiaj na kuponie. Ale no... W tej chwili bardziej tak naprawdę polegam na tym, że RNG mnie kocha niż cokolwiek innego. Bo gdyby chcieli używać Kid Wave'a, to wyglądałoby to znacznie gorzej. Anyway... Matrandy chyba nie potrzebuję, bo mam Fangbreakera, więc mogę w nie dobrze zajść, tak? Pójdźcie na te piękne resisty. Trzy różne resisty na jednym demonie. Czy to nie było jakiegoś przejścia przypadkiem? Czy to mi się już miesza? Może na dole? Tak, to na dole było przejście. To się jeszcze upewnię, gdzie ono prowadziło. Do skrzynki z V. A tu jeszcze coś... brzmiało, jakby chciało mnie gonić. No dajże mnie tu wskoczyć. Dobra. Gdzie jest ta skrzynka teraz? Krzynko. Jest tu Miman, skoro już go zauważyłem. Chwała. Nie jest garne tędy, na górę. Tam Obsesa w oddali przy okazji widzimy. I tu jest chwała. Chwałunia. No i dobra, bezpieczną opcją teraz będzie po prostu wziąć grzecznie, kulturalnie sobie spać na dół. Te walki zwyczajne, które odbywamy z Osy nawet, są dla nas w tej chwili dość trudne. To jest najgorsze chyba w tym wszystkim. Może tak naprawdę dwie takie walki musimy się cofnąć do leczenia w dużej mierze. Anyway. Valkyria ma już skille wszystkie. Czy chce mi o to jej używać? Wrzuciłbym coś, co ma jakieś ogniste ataki. Na przykład Quest of Kalatla, który nie będzie trafiał i będę kurwił na Maradjan. Nigdy wcześniej tego nie widzieliście, wiem. Powiedzcie, że... A, okej, to Kaigan. Przez tyle zastanawiałem się, co to tak w absolutnie absurdalny sposób tam sobie spadło. Jakby lewitowało. Po czym spojrzałem i takie... okej, wszystko ja... No Jezu, tutaj spadłem. Bo my jesteśmy koło Obsesa. Okej, to wiele wyjaśnia. Co jest w Obsesie? Dwójka demonów. To jest Kukle i Dakini. Bezpieczna opcja w tej chwili mówi... użyj swojej glasa. Mniej bezpieczna opcja mówi... nakurwiaj.
Okej, okay, oba demony są odporne na ataki fizyczne, co mi jest bardzo mi na rękę. Na Argy jestem niemalże pewien, że przynajmniej jeden będzie nieważliwy. Kukleń chyba był wrażliwy na Mudo. Nope, nie tym razem. Czy taki nie będzie wrażliwy na Mudo? Nope. Jestem w dupie? Prawdopodobnie. Ona też nie jest podatna na Zaun. Mają w miarę mało HP, to jest duży pozytyw. Okej, okay, on ma Zaun za to. Ona ma Agi. Okej, okay, czyli Zaun i Agi. I odporni na fizyczne. Agi też jest odporny. O mój Boże, moje palce absolutnie się na tę walkę w tym momencie. Rany boskie. Au. Okej, zbierają magacuchi. Czy jestem w dupie? Biorąc pod uwagę, jak to wygląda, to spodziewam się... że muszę użyć tego. Czy jest coś, czego jeszcze nie sprawdzałem, może? Agilo na Kukleina? Też nie jest wrażliwy. Absolutnie nie ma rzeczy, na które oni nie są wrażliwi w tym momencie. A jestem na 90% pewien, że jeżeli tylko użyję Zanmy, to albo to zaabsorbuje, albo odbije. Na Zanmę, o mój Boże. Ja jestem ślepy. Czemu byłem... Nie, dobra. Ewidentnie jestem ślepy, bo byłem przekonany w tej sytuacji, że protagonista miał na tyle HP, żeby przeżyć tą Mazanmę, ale ewidentnie się myliłem. Możliwe, że po co ślepota nie boli. Czy jestem już po zebraniu tej chwały? Tak. Dobra, czyli czego się dowiedziałem, to że moje obecne party absolutnie nie nadaje się do walki z tym cholerstwem. Czyli tak, Mudo, Agi odpadają. Zan odpada. Taki. Właśnie. Przyznam się bez bicia. Byłem pewien, że to w ten. Że to w Dakini była pierwsza w kolejce. Ewidentnie mój mózg się bardzo intensywnie wyłączył na tamtą sytuację. Czyli rzeczy, jakich jeszcze nie sprawdzałem, jest Hama, Zio i Bufu tak naprawdę. Przy czym Bufu mam tutaj załatwione. Zio mam tutaj załatwione. Hamę mógłbym mieć, jakbym jedną walkę zrobił. Zakładałem, że chciałbym się użyć Gospela. I nie wiem w dodatku, czy Kuklein nie jest odporny, więc ma Hamę, on też nie jest bezpieczną opcją. Dobra. Zobaczymy, jak zadziała drużyna z Valkyrie i Sukuno Hikonu. Tylko muszę tam z powrotem dobiec najpierw. Azja, bo ostatnio przebiegłem nieco inaczej. Dobra, nie wypierdzielić się na żadnego z tych demonów. Wiedziałem, że to zrobię. Uwierzcie mi, dzieje się to za każdym jebanym razem. Ale będą smugbole rzucane, jeżeli przeżyję. Uwierzcie mi, ja już zakładam, że mogę tego nie przeżyć. Au. Ze wszystkich rzeczy, które mogła zrobić, już naprawdę chyba wolałbym, żeby ta Idun po prostu umarła, niż żeby obezwała Speed Drainem. Tak, ja doskonale wie, co robi. I się z tym nie kryje. Dobra, weź auto heala mi daj. Dobra, jeszcze raz.
Idąc logiką, która przed chwilą poszła. Dobra, pierdolę logikę daj z Peglasa. Ona będzie podatna na hammer. I buffu. A ten drugi skurwile będzie podatny na Zio. Od razu lepiej. Tak na wszelki wypadek. Nie, on nie jest nawet ten. Nie jest nawet odporny na hammer, więc ten Mahamo on by się tu nadał. Oh boy. There we go. Skurwysynu. Au. To jest taki trochę, no dobrze, rozumiem. I się spać. Ej, on poszedł spać. To nie jest to, czego się spodziewałem uświadczyć. Dobra, Darkseid nie jest aż tak tragiczną rzeczą, jak mógłby być na szczęście. Dobra, czyli teraz mam chwilę spokoju, podczas której mogę udawać, że go biję. Znaczy ją biję. Jednego przeciwnika. Kumbanda i tak się może przydać przez tego. Przez niewrażliwość na Zan. Jakby mój kochany kolega się obudził i stwierdził, ej, to jest czas na rzucenie Mazanmy. Chyba ten Hamon nie zdaje tyle, ile bym chciał, to na pewno. Za coś nie zatruje, ale to wciąż Rakunda. Idun nie ma many na jabłko, doskonale. Żeś nie umierać. Chciałoby się rzec. Dobra, Skanagi zadaje więcej niż Hamon Kariti. Pomimo, że nie jest słabością. Kolega śpi dalej. Maradion mógł być gorszy. To na pewno. Nie ma nic na manę. Absolutnie. Dobra, ona wciąż nie chce się otuć, ale przynajmniej to wchodzi jako debuffy. Co jest dla mnie na chwilę obecną wystarczające. Bo bardziej mi zależy na tym, żeby jej zdebuffować tą obronę. Niż na tym, żeby ten poison rzeczywiście wszedł. Dobra, kukleń wstał. I w sumie to dobrze. Pomijając to część, której Harity umarła. Jeżeli to pominiemy, to wyszło całkiem dobrze. W sumie mała kadza może mi się tu przydać. Ja tak o tym myślę. Zrobimy tak. Ty pasniesz. Te medie rzucisz. I Sakanagi. Albo i nie Sakanagi. Au. Tyle było z niewrażliwości na wiatr, I guess. Nie ukrywam, nie jest to optymalne póki co, ale co ja mogę? Hehe. Ale fajny pils. Agilazan, mam raczej Punch Mulder. Nic z tego mi się nie przydaje. Na chwilę obecną. Wniosek! Jeden bardzo prosty. Daj dżema. Bo też mamy dżemy.
Lento w tej sytuacji praktycznie ta nowatura. Proszę. Jak on tak? Na bogów. Au. Co ja mogę? Dostałem za sumie 400 HP-ków, kiedy mam maksymalnie 270. Czuję się oszukany. Nie no, przysięgam, że zaraz naprawdę pójdę po tego Resist Fizza z czegoś. Najgorsze jest to, że większość moich źródeł Resist Fizza w tej chwili ma ogólnie chujowe Affinity. Sens Fusion. Bo co ma Resist Fizz u mnie? Jeszcze raz. Na pewno Blackwood, który ma słabość na Fire i na Hammer, czyli coś, czego nie potrzebuje w tej walce. Na pewno oni. I Shikyoji. Shikyoji. Cóż za idealne odporności na tę walkę, w której ktoś ma... ma Rodion i ma Zonma. Oni chyba jest najrozsądniejszy z tego wszystkiego. Co ma tak mały Resist Fire niby? Może tak będzie lepiej. Tylko wiadomo, to mnie oczywiście będzie zostawiało w sytuacji, w której jeżeli spotkam cokolwiek z Hamą, to jestem potencjalnie instant killowany, tak? Ale z drugiej strony na tę walkę. How is this? By the way, 69 siły. Nice. Jeszcze jedna rzecz chciałbym sprawdzić. Essence Fusion. Skille. Czy jestem już na etapie, kiedy rzeczy mają resisty? To mnie zastanawia. Resistelek. Znają, że się, jeżeli będą mieli resisty, to raczej na tym, na ostatnim skillu, którego jeszcze nie mogę przekazywać. Bo zastanawiałem się, czy... O, właśnie. To jest to, czego szukałem i to, czego nie mogę jeszcze przekazać. Oh well. No dobra. Czy to, co mam naprawdę, jest najlepszym, co mogę wykombinować na chwilę obecną? Na 43 jest Bajku Makabra. Horus. Nie, zdecydowanie. Dopiero na tym 44-5 będą demony, które mnie bardziej interesują tak naprawdę. Więc na chwilę obecną się strzelam. Dobra, zrobimy jeszcze jedno podejście, jak nie wyjdzie, to będę się dalej zastanawiał, co jeszcze mogę wykombinować. Prawdopodobnie zanim tam dojdę jako tako, to też odrobinę party pozmieniam, chociaż... To Alice teoretycznie pomimo braku jakichś słabości, których może wykorzystywać, wciąż wydaje się naprawdę rozsądną opcją. Przez samo to, że ani jeden drugi demon nie jest odporny na Mudo, a my możemy po prostu bić po tych, po Dieformi całkiem rozsądne wartości. Nie no, leczenie potrzebuje. Dobra. Teraz się bawić.
Kotymazu ma wrażenie, że bezpiecznie będzie zacząć walkę odbicia Kukulejna. Przez samo to, że to mnie głównie klepie fizycznymi tak naprawdę. Trochę greedy, ale mam nadzieję, że nie umrę od tego. Dobra, zbierałem magazynki i tym razem będę o swoją ostatnią szarą komórkę mądrzejszy i będę pamiętał, że trzeba użyć tego na Force. Po czym chwilę później Kurzwol używa w ataków fizycznych samych. No, ale będzie to nie dziwiło, szczerze mówiąc. To jest najgorsze. Jebana gra? Najgorzej, kiedy AI ma mózg i go używa. Nie ma gorszej sytuacji niż ta. Przysięgam. Da, kolejny ball pójdzie. To jest pasmo. I rakunda. Chciałem powiedzieć, że nie wierzę w chujowe RNG, ale tak chyba chcę mnie wyprowadzić z błędu. Okej, nie jest aż tak źle. Trzeba będzie Fangbreakera zaraz puścić. Bo nie wierzę, że go zabiję w tytule, okej? Bo ostatnie jabłuszko, ale powinno wystarczyć już do końca walki. Zwłaszcza jak tak będą pudłować. Rakunda chyba już nie mam co przedłużać tak naprawdę, z tego co widzę. Kuklein powinien paść tytułę, jeżeli nic się nie posypie. Otóż to. No i dobra, teraz do bezpieczeństwa mogę po prostu klepać Fangbreakerem. Przy czym to już jest taki naprawdę dla turbo bezpieczeństwa. Jak dobrze pójdzie, to ona też padnie w tytule. Jest to dość optymistyczne założenie, ale... nie jest to coś, co jest kompletnie wykluczone. Nie, dobra, nie da rady. Aż tak dobrze to nie ma. Chociaż... Nie. Jakbym miał jeszcze tutaj idą, to może. Au. A bez Sunia. Skupienie się na kolejnie nie było jednak dużo lepszym rozwiązaniem w tej sytuacji. Biorąc pod uwagę, ile fizycznie mi dodawał Defi, a to Finvetteration. Physical Mastery 3! Ajajaj. Znaczy upewnię się, zanim wrócę, czy może gdzieś tutaj jest Miman, ale bardziej mi chodzi o to, czy gdzieś w takiej, powiedzmy, bezpośredniej okolicy nie ma save pointa, nie widzę, więc się cofnę. Dajcie mi to Physical Mastery, proszę. Aha. Welcome to the... Hunga Bunga plus 3. I know, right? You wish to learn this.
Biorąc pod uwagę, że Master fizyczny kosztuje dość sporo, to... Jednak wolę często oszczędzać te punkty. Art of Intervention pozwala naszemu demonowi rozmawiać z innym demonem. Najlepsze, kiedy okazuje się, że demony się absolutnie nienawidzą i człowiek tylko przez to traci. Nic mnie tak nie bawi jak to. Nie o to, że są ciekawe, to z tym się kłócić nie będę, okej? Okay? Będę się kłócił z tym, czy jest to dla nas przydatne, czy nie. O, dobra. Szparty moje jest odpowiednie, jak już mówiłem wcześniej. Wydaje mi się, że kłacowka będzie lepsza niż Alice tutaj. A poza tym jest okej. Okay. Wiecie co? Co mi szkodzi? Jakieś mimany? Nie, ale jest to studenki, którego boję się tykać. Czy ja zapisałem? Chyba zapisałem. Co może później, tak? Kto ma poziom? To mnie najbardziej ciekawi. Zaraz czeka, że jakiś 60. 47. 47 to jest poziom, na którym potencjalnie możemy go bić. Jest to bujne. A co jak nie zapisałem? To będzie fajnie. Zwłaszcza jak patrzę na to, że jego ataki mają low accuracy. No i tak, na pewno będzie zabawnie. W tę czy w drugą stronę. Suk ukadza? Ech. Powiedzcie mi, dlaczego nie jestem zdziwiony. On był podatny na Zan. Kto mnie miał Zan? Ty miałeś Zan. Ktoś jeszcze miał Zan? Nope. Ty masz Zan, my, ale whatever. Na pewno będę trafiał demona, który ma 9 poziomów więcej i jest upkarze. Mam nadzieję, że w to nie wątpicie. Ej, on trafił. Absolutny szaleniec. Nie chcę zmieniać, tylko chcę... Nie, nie chcę. Chcę taką D. W następnej turze mogę potencjalnie się bawić w kryta. Coraz bardziej odechciewa mi się... Au! W sumie jestem tylko na plus 1, więc jest to w jakimś tam stopniu akceptowalne jednak. Ależ będę nie trafiał, holy fuck. Żartowałem. Będę mu spuszczał srogi w pierdol. To już prędzej. Ale to było co się tak boję atakować. Ale będzie pudło. Patrzcie na to pudło. Za każdym jebanym razem. Człowiek się łudzi. Wiecie, gdzieś tam w głowie siedzi, że może jednak. Nope. Wiecie co? Dla bezpieczeństwa. A ty chłopie, weź... Wylecz ją. Skoro i tak nie trafia. Pewnie dobrze, może się do czegoś przydać. Oho. Zapomniałem o tym danym szczególe. O, wylecz Idun! Wylecz Idun mówili. Fajnie będzie mówili. Ale
jest podatny na Seal. Jest podatny jak chuj. Dlaczego ja próbuję? Wytłumaczy mi to ktoś? Uwielbiam, kiedy demony są na coś quote-unquote podatne. Dobra, myślę, że runda skończy, rakundy już się pokończyły. Przynajmniej kryty wchodzą. O dobra, idealny timing masz. A, bo to Mirage jest Anisir, Jezu Chryste! To wiele wyjaśnia. Okej. To też niewiele zmienia ewidentnie. Skurwysynu. Suk ukaże? Ja tak, tak długo jak rejestruję, to nie jest źle. Zwłaszcza, że Adamasa też swoje robi na chwilę obecną. Czy ja chcę wracać Idun? Mogę spróbować. Realnie jest dużo rzeczy, które mogę jak tak opróbować. Jedno jabłko. No tylko kwestia jest tego typu, że muszę ją w odpowiednim momencie stawić. Teraz na przykład jeżeli bym ją stawił, to najprawdopodobniej umrze od jakiegoś ataku, który studenki wykona. Więc mijałoby się to odrobinę z celem. No i może tym razem się uda. Patrzcie. Podatny, by the way. Weak. I tak miałem stawiać Idun, czy coś. O, kryt, nice. Bardzo nice nawet bym powiedział. Daj jabłko. Czy ja mam mogę coś, co znosi Sila ze mnie? Nie. Nie mam żadnych plenów na ster. Weź, mam ich te sady, ale... Mam ich mało. Więc wolałbym ich nie używać. A tak nie zdaje jakoś super dużo, ale... Lepsze to niż nic. Nie, patrzcie. Tym razem musi wejść. Ha, ha, ha. I trafię sobie moje palty. Dlaczego zbierasz magasuki? I wonder where this one is going. Biorąc pod uwagę... Jakie są szanse? Zastanawiam się, jakie są szanse, że to zrobi? Zwłaszcza, że nie użył tego ataku do tej pory nie razu. Wiecie co? YOLO. Jest mi bardzo, ale to bardzo przykro w tym momencie, że nie mogę użyć rakundy. Na studenki. O, nie trafiłem. Nice. Wiedziałem! Wiedziałem! O mój Boże. Jestem memowany.
Jestem w 100% memowany. Tak samo jak to, że jestem obecnie memowany przez to, że jeszcze status mi nie zszedł. Motorcatcher, Akunda... Dobra, chodź ty. Nie chcę ryzykować, więc po prostu strzelę sobie Malakukadze. Wymediuję się. Brakuje mi jeden many na combo w tej. Na combo Bowla z medium. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. Tak, nie jest źle. Hitka Laura. Może się nie umierać. Wiecie, jaki jest najprostszy sposób, żeby zapobiec aurze? Nie dać mu wykonać ataku. Czy jakoś tak? Na pewno się uda. Nie wiem, gdzie z tego życia. Wiedziałem. Chyba to wygląda jak coś, co jest do ugrania jeszcze. Więc powinienem zasiadać. Podkreślenie co powinienem. Niestety to ostatnia media z strony Idun, co może mnie odrobinę zaboleć. Na szczęście listy wchodzą. Krytka Laura. Czy istnieje świat, w którym go zabijam w tę turę? Raczej nie. A nic, to właśnie też chodzi, ale jak kryty nie wejdą, to na pewno nie. A nie ma też atak mirrorów. Nie no, muszę Malakadze rzucić, to na pewno. Szkoda zużywać feedumpnerów na opcjonalnym counter, ale jednocześnie boję się, że jak tego nie zrobię, to zdechnę. Dylematy. Wiedziałem. Żegnajcie, przyjaciele. Co ja mówię o umieraniu? A, on jeszcze Krytka Laury dalej używa. Matko jedyna. Mamy problem, nie będę kłamał.
Dobra, to boli akurat. Zwłaszcza, że on wciąż chce kwitować. A mi się zaraz Raku Kaja kończy. Czy ja tak przeżyję? Powinienem to przeżyć. Albo i nie. Jezu, on już nie przestanie, prawda? Ja ukrywam, miejsce, w którym obecnie jestem, nie jest najlepsze. Zwłaszcza, że nie mam sensownych przedmiotów do leczenia się. Au. Okej, to było zbyt optymistyczne. Generalnie, jeżeli chcę mieć jakiekolwiek szanse na wyganą w tej chwili, to muszę użyć Dampnera, moim zdaniem. Ale naprawdę go nie chcę zużywać. I stąd zakostek. Ale by mnie kurwica strzeliła, nawet nie wiecie. Au. Your turn. Go. Plan był dobry. Tylko nie wyszedł. Aż tak. To teraz ważne pytanie, czy zapisaliśmy? A, większość walki szło dobrze. Pewnie miał jeden HP, tak jak ja tutaj wcześniej, co?
Nie, z tego co widzę, to zapisaliśmy, bo jest tylko jeden ten. Jest tylko jeden absces do ubicia. Więc przynajmniej o tyle dobrze. To nie jest tak, że on nie jest do pobicia, ale podobnie jak większość innych rzeczy tutaj jest o ten jeden czy dwa poziomy za wysoko i przez to jest tak ciężko. Dobra, także na razie dam sobie z nim spokój. Wiecie, no też nie jest tak, że musimy się z nim bić tak naprawdę. Jest to tak opcjonalny encounter, jak opcjonalne mogą być encountery. Hej, Mitama. A propos braku poziomów. Co ciekawego tam masz? Zan. Ktoś u mnie miał Zan, ale nie w postaci, którą mam obecnie. Nice. A niestety poziomy dostały nie te postacie, które chciałem. Tak, Idun miała. Z tym się zgodzę. Więc teoretycznie nie musiałem używać tego gema w praktyce. Tak. Jestem trochę przyzwyczajony, że jak odpalam jakieś okienka dialogowe, to jestem nieważliwy na przeciwników. Więc wzięli mnie jest to zaskoczenie. Wydaje mi się, że muszę z niej walczyć. Znaczy, mógłbym spróbować się z nimi po prostu ponegocjować, ale mam za mało kasy chyba. Więc po prostu zawalczę. Patrzę tutaj w miarę rozsądne obejrzenie, jak na to, że oni mają twój HP. O mój święty Boże, dlaczego mi to robisz go? Widziałem to piękne pudło. Nie chciałem go widzieć. No jest odporny na to. Tankbreaker, mogło być gorzej. Okej, nie mogło być gorzej. Fine, I get it. Ku zaskoczeniu absolutnie nikogo. Ja chcę dla niej expa. Ona dostanie tego expa. Dobra, 44, jeszcze jeden do Yoshitsune. Tak, będę teraz takimi, powiedzmy, progami odliczał, że jaki fajny, silny demon jest najbliżej. Bo do tego to się tak naprawdę w dużej mierze sprowadza. Zresztą nie jest kwestia, że nie wiem, chcę na protagoniście mieć jakiś tam poziom bo coś, tylko bardziej chcę mieć jakiegoś demona na jakimś poziomie. O, znowu trzeba to, tylko tym razem nie mam Magasuki. Metademony? Nie mam zielonego pojęcia, o czym mówisz. Diabła na soczu. Ej, w sumie on jest na 44. Teraz jak o tym wspominasz? Mógłbym. Game. Gro, czemu taka jesteś? Czemu mnie tak krzywdzisz? Haha. Pamiętacie, co mówiłem o tym, że ta lokacja ma trochę za dużo wszelkiego rodzaju przeciwników, którzy mają w chuj OP ataki fizyczne?
To mniej więcej to miałem na myśli. Mówcie co chcecie, ale to jest fragment SMT5, który mnie strasznie frustruje. Jakby nie czuję, że jest dużo rzeczy, które mogę zrobić, żeby po prostu mieć pewność, że takie walki wygram, tak? Bo tak naprawdę, kiedy taka trójka ultrusów mnie atakuje, jeżeli się bardzo uprą, to po prostu puszczają trzy razy Axel Claw'a i nawet protagonista, który jest odporny na ataki fizyczne, był od tego umarł. I widzieliście, że to nie do końca jest tak, że ja mam cokolwiek z tym zrobić, tak naprawdę. Ktoś może powiedzieć, że o, weź poleweluj. Te głupie ultrusy są na niższym poziomie niż ja. Jeszcze zrozumiałbym, gdyby one miały wyższy poziom misia, no to wtedy no spoko, no rozumiem, jestem niedolewelowany, tak? Ale one są na niższym poziomie niż ja. Ja na protagoniście mam resista i to wciąż ewidentnie nie wystarczyło. Aż mam dość tej gry, Jezu Chryste. Nie. Naprawdę, tak gra mnie powoli zaczyna męczyć. O co mi chodzi tutaj? Trafia na przeciwników, którzy mają w sumie jakieś 2000 HP, gdzie nie jestem w stanie nic sensownie zadać się tylu obrażeń. A jak dojdzie co do ich tury, to oni są w stanie mnie zabić na turę. Marianek Boży. Marianek przynajmniej wymaga umiejętności od gracza. A nie, RNG albo grindowania. No, tutaj akurat mogłem zrobić tyle, ile zrobiłem, tylko dlatego, że po pierwsze miałem Magatsuki. A po drugie, nie wszedł żaden losowy misk, który mógłby wejść. I to jest jedyny powód, dla którego taka walka potoczyła się w porządku, tak? Za bardzo się czuję po prostu, jakbym polegał na rzutach kością w SMT5, niż na czymkolwiek, nie wiem, po której strategii. Jakoś nie wiem, jest to frustrujące. Momentami aż mam ochotę powiedzieć, ej, chodźcie, pogramy sobie Fire Emblem Three Hopes. Co ja właśnie zrobiłem? Okej, to już jest upośledzenie umysłowe, nie przejmujcie się mną. Tylko problem z trzema nadziejami jest taki, że jeszcze nie wyszły. Więc nawet nie mogę tego zrobić. Znaczy nie wiem. Jak teraz o tym tak myślę sobie na sucho, tak? SMT5 ma tyle mechanik, które są po prostu frustrujące. I mają za zadanie tylko sprawić, żeby gameplay był upierdliwy bardziej niż trudny. No bo jak inaczej nazwać system, w którym jest skalowanie zależne od poziomów i jednocześnie dostaje się dużo mniej ekspa za to, że ma się wyższy poziom niż przeciwnicy. Znaczy no,
Generalnie z każdą grą, która nie jest taka turowa jak tutaj, tak? Tylko bardziej, no powiedzmy, jest grą akcji, tak? No to są to sytuacje, gdzie tak naprawdę gracz ma dużo większy wpływ na wszystko, tak? No bo może sobie powiedzieć, okej, ja zawaliłem, ja tego nie uniknąłem, ja nie trafiłem, tak? A nie, o, kostka wypadła tak, że nie trafiłem, tak? To głównie o to chodzi, bardziej niż o cokolwiek innego. Tak naprawdę biegając tutaj, mogę sobie po prostu grzecznie i kulturalnie mówić, dobra, teraz akurat kostka wyjebała mnie w dupę, więc umieram, tak? No bo co, może być tak, że dwa razy na przykład nie trafię w osego, mnie cztery razy krytnie, tak? Jest to możliwe. I nie mam absolutnie na to żadnego wpływu. A jeżeli ktoś mi powie idź pogrindować, no to na czymś muszę grindować, bo wracając o lokację do tyłu, gdzie mam parę poziomów przewagi, będę dostawał z jednosetną paska expa może? Więc jest to kompletnie nieopłacalne. Mógłbym spędzić po prostu szmat czasu na tym. Znaczy, to też nie jest tak, że w Elden Ringu są buildy, które działają, są buildy, które nie działają, tak? Każdy build w Elden Ringu tak naprawdę działa. Tylko są buildy słabsze i są buildy silniejsze, tak? To jest bardziej tego typu kwestia. To jest coś do zebrania. Nawet Mitamy. No ale Mitamy to też jest kwestia, że musisz ją akurat znaleźć w takim miejscu, tak? Czyli efektywnie biegasz i szukasz, gdzie są te punkty, w których one się chowają. Przynajmniej jeden z tych ciosów powinien mnie trafić, nie jeden sobie mówi, że jest inaczej. Jest tu jakieś urządzenie. Jest tu też spadek w pobliżu. Bo ktoś nie umie chodzić ani biegać. Czy ja muszę tam wrócić z powrotem? Chyba daj. Daj kasa. A jeżeli ktoś mi powie, że możesz sobie kupić DLC z Mitamami, to mu powiem, no jeżeli gra jest zbalansowana wokół DLC do farmienia, to jest chujowo zbalansowana. I to takie będzie moje zdanie, którego się będę mocno trzymał. Mówię, mogę być też odrobinę przeważywiony pod tym względem, że ostatnio jest cały ten problem z Diablo Immortal. Czy nie jest oparte o założenie, że gracz z pewnej mechaniki korzysta? W dużej mierze, ale tak żeby nie było, to też nie jest jakoś tak, że bez tego. Fail. On jest agresywny. A to przepraszam najmocniej pana. Już nie będę się rzucał. Także no... W Elden Ringu generalnie... Nie wytrzymuję ze sobą. Nie, w tym momencie to jest ze sobą, żeby nie było. Bo ja tylko chciałem się obrócić i zobaczyć, czy w tę stronę nie da się gdzieś przejść. Ale ewidentnie się nie da. Bo co najwyżej wrócę sobie do miejsca, z którego wyszedłem. Więc zaraz wpadnę w Jigu ten na jeszcze trzeci raz. Co by mi za smutno nie było. No i przede wszystkim wrzucę sobie kogoś do party z powrotem. Fajnie, bo to idą wskrzesić, bo jednak chciałbym, żeby się w końcu nauczyła tego cholernego Hamouna. Ale tak wracając, Elden Ringa na spokojnie da się przejść bez samonów, bez pomocy graczy. Sam obecnie robię takie przejście i... Z doświadczeniem na pewno jest to
dużo łatwiejsze, tak? No ale generalnie nie oszukujmy się, Dark Soulsy zawsze były serią, w której dużo trzeba było czasu poświęcić na jakieś właśnie poznawanie przeciwników, tego typu rzeczy, tak? Przy Maleni. Powiem tak, jeszcze ani razu nie biłem Maleni solo tak naprawdę, więc tutaj będę musiał się wypowiedzieć, jak dojdę na któryś z moich obecnych przejść właśnie, na których przechodzę grę bez samonów. Czyli czy to na tych moich streamach, czy to na którymś singlowych. Mówię, no, ludzie ewidentnie przechodzą w Elden Ringa na pierwszym poziomie bez żadnych przedmiotów i tak dalej, tak? Więc to nie jest tak, że się nie da. Zastanawiałem się, czy się da, ale chyba byłem odrobinę zbyt naiwny. Nie, co ja słyszę to gówno, które nade mną lata. Ja już to słyszę i ja już tego nie chcę słyszeć. Nade mną latają skurwysyny matki natury, z którymi nie chcę mieć ani chwili więcej do czynienia, niż jest to absolutnie konieczne. Daj mi tego imana, jak już go widzę. Mówię, jakoś po prostu od pewnego czasu mam taki... Jestem trochę zrażony do gier, które są trudne na zasadzie idź po grindy, tak? Przestańcie wyć, jęczeć i stękać, proszę. Nalegam. Gdzie jest ta skrzynka? Ona jest gdzieś pode mną? Gdzie ona była? Znaczy... Powiem tak, no moim zdaniem takie mówienie, że jesteś gorszy, bo przechodzisz w jakiś sposób, no to jest trochę bullshit, tak? I... Nie wiem, jeżeli gra ci daje jakieś możliwości, to... Masz prawo z nich korzystać, tak? No... Moim zdaniem jedyny problem jest wtedy, kiedy ktoś zaczyna mówić, że o, jaka ta gra jest prosta, bo użyłem jakiejś surowej taktyki na przykład, tak? To wtedy, no już rzeczywiście rozumiem ludzi, którzy mogą być na to źli, tak? Ale... tak. Teraz to głównie na mnie rzuci Jezu Chryste. Ja to słyszę. Ja nie chcę mieć do czynienia z tymi cholernymi anzu... Żegnajcie. Jeżeli ona mnie zabije, to wyłączam tego. Okej, nie zabiją mnie. Zajmę faktu, masz 48 poziom i zgwałcą mnie, jak ty to próbuje z niej walczyć, więc nada. Anzu to jest kwintesencja tej zjebanej lokacji. To jedyne, co mam w tej kwestii do powiedzenia. Dobra. Gdzie jest save point? Tak, to ja. We meet again, huh? This has like totally gotta be destiny or whatever, right? Gotta be. Tak, oczywiście. Znaczy, ja powiem tak, przychodziłem ostatnio na przykład Pixel Remastera 6. I zdaję sobie sprawę, że jeżeli się nie używa jakichś bardzo intensywnie serowych rzeczy, nie, ani nie zwraca się specjalnie uwagi na to, czy akurat mamy dobrze wyposażonego Espera na level upy i w ogóle. To taka nie jest też tak prosta, jak ją pamiętałem. Najlepszym momentem było tak, ostatni boss mnie bił po 6500, pomimo że miałem całkiem sensowny poziomy i ekwipunek. Zanim miałem faktu, że jeżeli zacząłem używać jakichś surowych taktyk typu, nie wiem, Master Scroll plus kości CCR, to wszystko nagle stawało się jakieś przyjemnie proste.
I just remembered I've got something important to do. Catch you later. Bye bye. No i oczywiście wiadomo, jakieś rzeczy typu łatwe farmienie expa u dinozaurów, bla bla bla. Ej, spójrzcie, to kupa. Anyway. Przeszedłem kawałek lokacji i tego się trzymajmy. To jeszcze wracając do powtarzania po raz 17 tego samego irytującego wywodu, którego pewnie już macie dość słuchać. Ale Essence 5 ma strasznie chorą krzywą levelowania, moim zdaniem. Przez to, że jeżeli mamy za niski poziom, to przeciwnicy nas zabijają, a jeżeli mamy za wysoki poziom, to nie dostajemy ekstra za nich. Rośliny w wiosce w dużych sobie kiepsko radzą. A wszystko zależy od Magasuchi. Chcesz łeb Gilly McCarley? A po środku, jeżeli masz na myśli, że... Nie chciałem anulować! Niech ci będzie. Na pewno przyniosę ci łeb Gilly McCarley. Gwarantuję, obiecuję. Dobra, mam lepsze pytanie. Jak się dostać do tego chujowego abscesa i nie umrzeć po drodze od 50 tysięcy ranzu? Najgorsze jest to, że oprócz tego, że ta lokacja jest irytująca, to przemieszczanie się po niej jest wkurwiające. To jest absolutne kombo spierdolenia. Ależ ja spadłem. To nie jest spadek, który chciałem wykonać. Obiecuję wam, że to nie jest spadek, który chciałem wykonać. Powiem więcej. No dobra. Powiem tak. Żeby się dostać do tamtego abscesa, trzeba wykonać jakieś kompletnie akrobatyczne sztuczki, z tego co pamiętam. Więc życzcie mi powodzenia. Zwłaszcza, że zwiedzanie tej lokacji bez tego jest dość irytujące. W sensie bez załatwienia abscesa najpierw. Pamiętam, że za pierwszym razem jakoś strasznie się męczyłem, żeby znaleźć tam drogę. Zwłaszcza, że tak naprawdę nie możemy nawet na chwilę przestanąć, żeby zastanowić się, kiedy idzie droga, bo te jebane Anzu nas zabiją. Powiem więcej, nawet jeżeli stwierdzimy, że przejdziemy się taką w miarę rozsądną ścieżką i dość wolno sobie pójdziemy, to i tak jest spora szansa, że wspomniane Anzu nas złapią i upierdolą. A jak już mówiłem wielokrotnie, nie mamy obecnie możliwości radzenia sobie z tymi cholernymi Anzu. Wiadomo, protagonisty raczej nam nie zabiją na jedną turę, ale to jedyne co dobrego mogę powiedzieć tak naprawdę. Dobra, jak rozumiem, teraz znowu musiałbym spać na dół. Czy ja dołem mogę przejść do tego królestwa? To jest pytanie, to jest naga. To jak szynka. Sensiosa. Nie, to zrobiłem spokojnie. O, biegłem w niego. Teraz go nie widziałem. Oj, mnie zabiją. Wszyscy przeżyli. I powiem więcej, wciąż wydaje mi się, że mogę nie mieć ze sobą, żeby sobie z nimi poradzić. Hmm.
Wyleczmy się. A może tędy znaki zapytania? Chyba nie, ale sprawdzić nie zaszkodzi. Gdzie jestem i czy dostanę się tam, gdzie chcę? Wygląda, jakby dało się tędy przebiec. Może się tylko mylę, ale nadzieja jest. Nadziejo, czy... Najtrudniejszego platformowego roku 2021. Przysięgam, nie grałem w trudniejszą grę platformową w zeszłym roku. Aha. Czyżbym się udupił? Jezu, ja tylko chcę przystanąć i zobaczyć, kiedy iść! Nawet tego mi nie dadzą! Ach. Dobra, jest ekipa. I teraz, gdzie jest ten cholerny absces? Tam jest. Jak się dostać do tego cholernego abscesa? Chciałbym powiedzieć, że mogę być na dobrej ścieżce, ale nawet tego nie jestem pewien. Co masz dla mnie dobrego? Lajcuta. Lajcuty prędzej czy później na pewno nam się przydadzą. Nie jestem pewien, czy to już ten moment, ale... Kurwa mać! Dajcie mi zobaczyć drogę! Nie atakujcie mnie chociaż przez chwilę. Dobra, tu jest abscess. O nie, on wysyła chwór temanzu. O mój Boże! Wow, wszyscy przeżyli. Chciałem wcisnąć autohill, Jezu! Ale fajnie. Ale jest fajnie, wam powiem. Ale czuję się, że po prostu przeciwnicy użyli tyle umiejętności, żeby ze mną wygrać. Ależ ta lokacja jest niezmiennie wkurwiająca. Holy fuck. Ja wiem, że można mówić, że o, przeciwnicy mają tylko fizyczne ataki, więc nie jest tak źle. Tylko co z tego, kiedy nie mam możliwości jadzenia sobie z nimi? Bo tak naprawdę, gdyby to był dowolny żywioł, to mógłbym sobie powiedzieć, no dobra, przynajmniej sfuzuję sobie coś, co ma jakąś odporność, tak? A demonów, które są odporne na fizyczne, praktycznie nie ma na tak rozsądnie często, tak? A tutaj dosłownie wszystko ma jakieś... Abilitki, które zdają po 300 albo i więcej na... Czy ja właśnie... Często myślałem, że spadłem język, który... Na szczęście aż tak źle jeszcze nie jest. Nie widziałem go. Widzieliście go? Stary kolega doppelganger, I know, right?
Podejrzewam, że dlatego demony, które mają co najmniej 0 fit, się zaczynają od 80 poziomu. O, oh, wow. Ja trafiłem... What? Byłem pewien, że trafiłem w Abscesa. Nie, serio, byłem pewien, że trafiłem w Abscesa tym. Okej, okay, już widzę, w czym problem. Oh boy! To dopiero będzie czysta zabawa. Nie zgadnę, 50 poziom. 43. To wygląda jak 3 leczące demony! Ha, ha, ha! Ale jestem w dupie. Ech. Dobra, z czym mamy do czynienia? Bo full amara puka... Oh boy. Już czuję czystą zabawę. To już coś. Tamte dwa demony są podatne na Mudo, więc to jest duży plus. Więc teoretycznie mogę się skupić na Sarasvati. To chyba będzie najrozsądniejsze. Spada bez krytów, ale... weź pas i turę dla Alice. Byleby się za bardzo nie leczyły. Oczywiście, że weszło. And I want to fucking die. Znając moje szczęście, to Mamudon nie trafi. Chyba trafił. Jabłuszko. Tylko teraz tak, bo pierwsza będzie Silki, która ma Bufule. Sarasvati ma nie wiadomo co i Kushina Dahime też ma nie wiadomo co tak naprawdę. Wiecie co? Zamiast moje szczęście, to ona teraz będzie skonfundowana i nie rzuć tej bufuli, a ja przez to umrę. Ale tak też można. Przynajmniej ich atak nie jest aż taki silny. To jest dużo bardziej upierdliwe. Okej. Okay. Przynajmniej to się opłaciło. Nie, Tritkel chyba mi więcej da tak naprawdę. Jakby dobrze poszło, to powinienem być w stanie zabić Sarasvati w tę turę. Ale to musi naprawdę dobrze pójść. Dobra, to ładnie weszło. Zanma się źle skończy, więc uczyję Dark Gema, jeżeli mam. Dobra. Ładnie, bardzo ładnie. No dobra, to wygląda jak zaskakująco... Kurwa. Powinienem się tego spodziewać. Nie oszukujmy się, powinienem się tego spodziewać. Ładny kryt, podoba mi się.
Tak naprawdę traktuję bardzo często Golden Apple jako bardziej Raster Candy niż jako Medialamę. Więc w takich sytuacjach jak ta przed chwilą, to po prostu jest dla mnie, moim zdaniem, dużo bardziej opłacalne. Niż, żeby, nie wiem, czekać na przykład aż wejdzie jak, też jako leczenie. Zwłaszcza, że no... Właśnie Silky, ogólnie te wszystkie demony, z którymi walczyliśmy, nie są jakoś, powiedzmy, specjalnie mocne w ofensywie, tak? Jest szansa, że ją zabiję w tytule. Tylko Fire Gem mój ostatni i teraz Adamasa. Da się, da się. Miałem dużo szczęścia, że akurat były podatne na Mudo. Bo bez tego ta walka wygląda pewnie zauważalnie gorzej. Co dobrego macie? Embolden, Divine Gazi, Zonda, Clayta, Element Mastery. A i przy okazji mamy mapę całej lokacji. A ta lokacja to skurwysyństwo matki natury i nie dajcie się przekonać, że jest inaczej. Jeżeli myślicie, że hejtują tylko dlatego, że są tu Anzu, macie absolutnie kurwa rację. A zobaczmy, co tam nam wpadło. Czym jest ten Bolden? To mnie najbardziej ciekawi. A, apoteoza, naucz się mirakli. Embolden to... To akurat wygląda jak coś, z czego będę mógł korzystać regularnie, więc... Narzekać nie będę. Divine Garrison... Na chwilę obecną nie jest mi potrzebny, bo i tak widzicie, że biegam z niepełnym stokiem. Więc dopiero jak zacznę mieć pełny stok, to mogę się zacząć zastanawiać, czy może jednak nie chcę tego rozszerzyć. Jeszcze tylko zerknę w sumie, czy nie mam jakichś fajnych nowych skilli do przegadnięcia. Acrobat Kick, Kitka Slash Wave, Beast Strike, Charge Blinding Strike. Resist Light. Podejrzewam, że jakbym się bardzo upadł, to mógłbym bardzo dużej ilości resistów sobie zgarnąć ze wszystkiego na protagonistę, ale aż tak mi nie zależy. To jeszcze na 44 coś było, bo wydaje mi się, że tak. Belfagor chyba. I Osa. Tylko pytanie, czy z czegoś sensownego. O Boże, z Black Frost aż. Za drogie to wszystko jest. A jeżeli wezmę Summer Reverse, to i tak mogę Belfagora sfuzjować. A Summit Kumbanda. To wygląda bardzo przyjaźnie dla gracza. Zwłaszcza, że mogę... Dark Plagama na pewno przerzucić. Resistelek. On niby już ma jako tak resistelek wbudowany, ale tak na przyszłość, żeby móc przerzucać, to się wydaje całkiem rozsądne akurat. Czyli na pewno to... Coś z fizycznej by się przydało. Fatal Sword pewnie. Maradjon, bo nigdzie nie mam. Matarukadża albo Talunda. Za dużo dobrych umiejętności się tutaj przynosi, to jest najgorsze. Najgorsze jest, że człowiek tak sobie myśli, od buffów i tak mam idun. Ja czy na pewno potrzebuję. Z drugiej strony. O, bo tak. Bo to przy okazji akurat konda będzie. Wiecie, jak wejdzie poison, to super. A jak nie, no to zawsze Rakunda. Dobra, mamy... Seniora Klusucha. Który przy okazji się zdąży nauczyć na pewno nie Concentrate'a XD. Ale mam udą to jak najbardziej sobie przygarnę. Zaraz Maraku Kadża. Dionizę... Nie ma nic specjalnie ciekawego. Na niego na pewno będę chciał zapolować, ale to potrzebuję jeszcze poziomu. Nie wiem, czy dużo im brakuje do tego 45 w sumie. Muszę zerknąć.
Dużo mi brakuje do 45. No dużo, więc raczej nie będzie to aż tak szybko, jak bym chciał. Cierpię na chroniczny brak pieniędzy. Też mnie to irytuje. Co tam się stało się? Brałaś udział jako część nordyckiej dywizji. Dodatkowo cię z tu ręki. Masz na myśli ten z tu ręki, z którym dopiero co dostaliśmy w pierdol? Mam wrażenie, że mamy parę questów do porobienia na jakieś duże demony w tej chwili. A jednocześnie na nic mnie w tej chwili nie stać. Dajcie mi pieniądze! Potrzebuję więcej pieniędzy. Potrzebuję też nie umierać od tanzów. Prosiłem. Patrzcie i podziwiajcie, jak się umiera Anzu. Pamiętajcie, co mówiłem o tym, że nie mam pieniędzy? Jest powód, dla którego nie mam pieniędzy. Czy istnieje świat, w którym je zabijam? No i świat istnieje, biorąc pod uwagę, że są podatne na hamę. To musiałbym trafić rzeczami. Wspaniale. Ja może osiądę tutaj na dole, gdzie moje miejsce. Okej, już chyba żona tam na górę poleciała. Nie, mam generalnie wrażenie, że najlepszym sposobem w tej chwili, żeby coś sensownego znaleźć, byłoby... O Boże. Chyba nie chcę z nim walczyć. Byłoby dać chłopo poznajdywać jakieś dobre rzeczy. A nuż by wpadły te mitamy, które... dają przedmioty za kasę. To mam wrażenie, że to jest w tej chwili tak naprawdę dla mnie absolutnie najlepsze, co może być. To mnie nie trafiło. Nie. Ja nie płacę demonom. Choćbym miał przypłacić to życiem. A teraz pokażę wam prawdziwego Yolochada. Który umrze przez swoją głupotę, ale patrzcie, oto Yolochad. On będzie miał więcej Vitality niż ja. Jakim jestem demonem? Przyjaźnie. Czy myślałem o zmianie świata? Tak. Ja chciałbym zmienić świat. Dyplomacją. A co jeżeli druga strona nie chce rozmawiać? Jasne. Jasne. Giga-chad! Nie przejmuję się kompletnie Magasuki, który spuściłby mu w pierdol, tylko rekrutuje demony. Ha! 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 Po czym umiera, bo... atakuje go ambush od chłopo. Ha! 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 Na bogu, chciałbym nie być idiotą.
To było warte. Tego. Przysięgam. Taka jest czasem niesamowita. Wydaje mi się, że powinien coś mieć na sprzedaż. Zdecydowanie za mało, żeby się opłacało, ale... Przysięgam, pewnego dnia sobie zrobię po prostu jedną wielką rundkę po całym... Netherworldzie. Tylko po to, żeby zbierać itemy z tych... z automatów. Jak tak patrzę na to, co się tu dzieje. O tym, że idą wciąż nie wbija jeszcze tego Mahamauna, który by mi zdecydowanie pomógł, to nawet nie będę wspominał. Bo od siebie niedoleczne. Nie no, tym razem na pewno będzie coś dobrego. Wiecie, mówiłem. Żartowałem. Taka chyba daje mi sygnał, wiecie? Haha. Nie, wam mówię, taka mi daje sygnał, że SMT5 nie chce być grane. Tak na każdym kroku sugeruje mi, że nie, nie graj we mnie. Jeszcze trochę się jej posłucham, naprawdę. Nie wiem, gdzieś tam w głowie mi siedzi, że no, jak przejdę te lokacje, to już będzie lepiej, ale... Psychologia siadła. Psychologia mi kompletnie siadła, kolegowie. Już nie wstanie. Moja psychologia już kompletnie nie wstanie. Chciałem, naprawdę chciałem. Ale nie, nie, po prostu... To co będzie w środę, pomyślę nad tym. Może jeszcze gdzieś tam mental wróci i zainstaluje to z powrotem. Ale tak to jeszcze nie jestem pewien. Podejrzewam, że do soboty coś wymyślę. A jak nie wymyślę, to będzie niespodzianka najwyżej. W każdym razie na dziś to było na tyle. I dzięki wam za przybycie. Trzymajcie się, po. Cześć.